Niektóre rzeczy po prostu trzeba zostawić w tyle. Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy 10 błędów MCU, o których Marvel chce, byśmy zapomnieli. Przyjrzymy się błędom i niedociągnięciom Marvel Cinematic Universe, o których Marvel nie chce, by ktokolwiek pamiętał. W odcinku mogą pojawić się spoilery. Numer 10. Problemy z linią czasu i ciągłością. Linia czasu MCU i jej ciągłość są całkiem solidne, ale nie obyło się bez problemów. Niektóre z tych błędów są niewielkie. Recently Thanos lent her and her sister Nebula out to Ronin, which leads us to believe that Thanos and Ronin are working together. Na przykład w materiałach promocyjnych Strażników Galaktyki Gamora nazywana jest ostatnią przedstawicielką swojego gatunku, ale w Wojnie Bez Granic okazuje się, że Thanos zabił połowę jej rasy. The entire time I knew Thanos, he only ever had one goal: to bring balance to the universe by wiping out half of all life. He used to kill people planet by planet. Massacre by massacre. Największy bałagan widać w Spider-Man Homecoming. Film zaczyna się od retrospekcji po Avengers w 2012 roku. Potem przeskakuje o 8 lat do przodu, do 2020. Jeśli jednak Wojna Bez Granic wyszła w 2018, jak Peter mógł użyć kombinezonu Iron Spider, który zobaczył dopiero 2 lata później? With Thanos? No. I'm here to kill Thanos. He took my girl away. Who are you? We're the Avengers, man. You're the ones Thor told us about. Numer 9. Incredible Hulk. You know, I know a few techniques could help you manage that anger very effectively. Nie mówimy tu o postaci Hulka, ale o jedynym filmie MCU z Hulkiem w roli głównej. Choć był to jeden z pierwszych filmów we franczyzie, Marvel mocno się od niego dystansuje. W kolejnych filmach rzadko nawiązuje do tego, co się w nim wydarzyło, a oprócz Bruce'a Bannera powraca tylko jedna postać. Wynika to po części ze sporów o prawa autorskie z wytwórnią Universal, choć zmiana aktora grającego Hulka również może mieć z tym coś wspólnego. I stay calm. Put your banner. Put down the scepter. Numer 8. Oś czasu rękawicy nieskończoności. Kamienie nieskończoności, których poszukuje Thanos, długo były w centrum wydarzeń MCU. Przez to wielu z nas nie zwróciło uwagi na rękawicę nieskończoności i jej historię. Po raz pierwszy widzimy ją w skarbcu Odyna w Asgardzie, ale później okazuje się, że to fałszywka. Odin's treasures. Fake. Thanos po raz pierwszy zakłada ją w scenie po napisach czasu Ultrona. Jednak w Wojnie Bez Granic twórca rękawicy Eitri oraz Thor sugerują, że rękawicę stworzono niedawno. Jak więc Odin mógł posiadać przedmiot wykonany w czasie, gdy już nie żył? Fine. I'll do it myself. Numer 7. Zakończenie Ironmana 3. W zakończeniu Ironmana 3 Tony Stark pokonuje różne przeszkody, w tym traumę po wydarzeniach z Avengers. So if I were to wrap this up, tie it with a bow, whatever, I guess I'd say my armor? It was never a distraction or a hobby. It was a cocoon. And now... I'm a changed man. Przechodzi również operację usunięcia odłamków z serca i usunięcia rdzenia z klatki piersiowej. Wysadza również wszystkie swoje zbroje, które musiały kosztować miliardy, a nie przynosiły dochodów. A jednak, mimo że Tony widocznie wycofuje się z życia Herosa, wraca w kolejnych Avengersach, bez żadnego wyjaśnienia czy wzmianki o tym, że w ogóle się wycofał. A to nie jedyny problem Ironmana 3. One thing you can't take away. I am Iron Man. Numer 6. Odejście świetnych reżyserów. Marvel nadaje swoim filmom określony ton i styl. Choć dzięki temu widać, że każdy film osadzony jest w tym samym świecie, to nakłada to na reżyserów pewne twórcze ograniczenia. Ci, którzy nie mogą pogodzić wizji swojej z wizją Marvela, zostają zwolnieni, niezależnie od ich talentu. Na przykład Patty Jenkins, reżyserka Wonder Woman, prawie wyreżyserowała drugiego Thora, a Edgar Wright odszedł lub został zwolniony
w zależności od źródeł, z Ant-Mana, mimo że był z nim związany od lat. Jest jeszcze zwolnienie Jamesa Gunna ze Strażników Galaktyki 3, choć to już zupełnie inny temat. Numer 5. Thor. Mroczny świat. Druga odsłona serii Thora to zdecydowanie ta najsłabsza, a także jeden z najmniej lubianych filmów Marvela, choćby przez szarą paletę barw i cringe'owy humor. Well done. You just decapitated your grandfather. Do tego dochodzi nieciekawy złoczyńca i słabo poprowadzona fabuła. Przez to film wypada blado przy poprzedniku oraz barwnym i zabawnym sequelu. Mroczny świat nie jest jakiś bardzo zły, ale to film tak średni, że trafił na środek listy. Your brother's not coming, is he? Loki is dead. Oh, thank God. I'm so sorry. Numer 4. Obecność kobiet w filmie. Kiss me. What? Public displays of affection make people very uncomfortable. Yes, they do. MCU zrobiło ogromne postępy w budowaniu świata w filmach i serialach i niemal w każdym tytule dostarcza świetnych treści. Nieco gorzej wypada jednak w kwestii reprezentacji, zwłaszcza w przypadku filmów z kobietami w rolach głównych. Mały ekran dobrze sobie radzi z serialami z udziałem kobiet, na przykład Jessica Jones czy Agentka Carter. Duży ekran już nie tak dobrze. Choć w MCU jest wiele świetnych postaci kobiecych, dopiero w 2019 roku doczekaliśmy się filmu z kobietą w roli głównej, czyli Kapitan Marvel. 11 lat to bardzo długo. Numer 3. Słabi i niedopracowani złoczyńcy. Good to be back. Jednym z najczęstszych zarzutów wobec MCU jest to, że złoczyńcy nie zostawiają po sobie zbyt wielkiego wrażenia. Jest kilku naprawdę godnych uwagi, jak Killmonger, Thanos, Loki czy Mysterio, ale wielu antagonistów łatwo zapomnieć. Niektórzy z nich to po prostu mroczne odbicia bohaterów. Mają też bardzo proste motywy do podboju, bez odpowiednio nakreślonej historii. Nawet dobrze przyjęte filmy jak Pierwsi Strażnicy Galaktyki mogą cierpieć z tego powodu. Nie twierdzimy, że każdy złoczyńca potrzebuje origin story, ale przydałoby się trochę budowania historii. Byłoby łatwiej bez zabijania ich na końcu filmu. Numer 2. Inhumans. I saw you. MCU ma na koncie kilka wpadek w różnych mediach. Jedną z największych jest Inhumans. Pierwotnie planowany jako film, Inhumans zadebiutował jako serial, choć dwa pierwsze odcinki miały premierę na ekranach IMAX. Pomysł wydawał się dobry, ale na dużym ekranie wady było widać jeszcze bardziej. Mało przekonujących postaci i historii, tandetne efekty, śmieszne kostiumy. Inhumans to zdecydowanie jeden z najgorszych tytułów Marvela ostatnich lat. It's the most selfish thing I've ever done. I simply acted from my heart. If you stay here, you will die. But I will leave that up to you. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy, dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Twist z Mandarynem. Your performance? Where people died? No, they didn't. Look around you, costumes, green screen. Honestly, I wasn't on location for half this stuff. When I was, it was movie magic club. Mówiliśmy, że to nie koniec z Iron Manem 3. Przy trzeciej odsłonie serii oczekiwania fanów były wysokie, a pojawienie się głównego wroga Iron Mana, Mandaryna, zapowiadało wielki finał. Wielu fanów rozczarował fakt, że główny antagonista filmu wykorzystał aktora, który udawał Mandaryna, obracając tę postać w żart. Next. And then they approached me about the role and they knew about the drugs. What did they say? They get you off them? Said they give me more. They gave me things, they gave me this palace. To jakby Joker był tylko klaunem, a nie geniuszem zbrodni. Marvel nieco zrehabilitował się krótkometrażówką i postacią Trevora w filmie o Shang-Chi. Jednak niesmak pozostał. And you will never see me coming.
Podobał się Wam odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.